części pierwszej poznaliśmy już dawne podhalańskie instrumenty pasterskie. Róg, trąbitę, fujarę bezotworową, piszczałkę sześciootworową, piszczałkę podwójną zwaną dwojnicą, kozę podhalańską i złup coki. Wspominaliśmy słynnych dawnych muzykantów, którzy współtworzyli historię muzyki pasterskiej i słuchaliśmy gry współczesnych, wybitnych góralskich instrumentalistów. Wspomniane instrumenty mają jeszcze wiele tajemnic, które warto poznać. Odzywam się do Ciebie, synu Podhala, młodszy mój bracie, Ty idący i Ty, który przyjdziesz. Odzywam się prawem miłości do tej ziemi i prawem serca. Uczysz się lub uczyłeś się historii życia Greków, Rzymian, narodów zmarłych i żyjących jeszcze. Poznaj, że przede wszystkim przeszłość Twojej bliższej ojczyzny Podhala i jej stosunek do przeszłości Rzeczypospolitej. Poznaj w przeszłości dole ludu i niedole, gdy ten lud dziś wychodzi na jasne. Staje się sam, czym nie był, czym mu być nie dano, narodem wolnym. Te słowa wskazań do synów Podhala, poety Władysława Orkana, niech przyświecają nam w drugiej części filmu o kulturze górali tatrzańskich. Filmu pokazującego jedynie fragment tego dziedzictwa, podhalańskie instrumenty pasterskie. Grzechotki, tyrkotki, kołatki służy dawniej dzieciom do zabawy. To idiofony. Do nich należą też dzwonki pasterskie, które zbudowane z jednego kawałka blachy w środku mają serce z kawałka gwoździa albo kawałka wołowiu i wydają dźwięk. Zawieszone na rzemieniu, na szyi zwierzęcia dają znać juhasom, Kasię potracił. Aerofony to instrumenty, których źródłem dźwięku jest słup drgającego w środku powietrza. W zbiorach Muzeum Tatrzańskiego jest piękny, starodawny, podhalański, pasterski róg, wyzłobiony w kawałku drzewa z kosowki, smreka albo borcoku w kształcie elipsy, owinięty korą brzozową. Przy ustniku ma owinięcie z blachy, no i chyba gro. Była to trąbita, ta alarmi wybito, w to se ją wybiją, 7 rocków zbiją. Jak wspominał stary dudziorz Mróz z Poronina, te instrumenty górale podhalańscy nazywali trąbity albo lury. Najobserniejszy opis tego instrumentu znajdujemy w notatkach księdza doktora Eugeniusza Janoty, który tak pisał w latach 60. XIX wieku. Zwykły na szałasach przy spokojnej czasu porze zwyczaj, że baca, kiedy wydojone mleko sklaga wieczór, a najwięcej w południe, ser do szaty złoży, żyndycę przygotuje w kotle i zupełnie swą czynność wykończy i za to, by dzięki Bogu ze swoimi podwładnymi złożyć, bierze trąbę, która w kształcie żerdzi 8 stóp długiej, a czasem i dłuższej, której korpus 4/5 cali, tam zaś gdzie do ust 1 i 1/4 cala, przez mundsztuk drewniany trąbi,
ażeby jego podwładni, paszący owce owczarze, pacierze mówili, gdyż i on mawiał będzie. W zbiorach Muzeum Taczańskiego są też piscałki bezotworowe. Ze Zakopanego i z Witowa zrobiono zwierby, kie nawiesne, łodcie nosie gałązkę wierbową, wystrugało gwizdek i łot pukało korę łot rdzenia. Rdzeń można było wysunąć i powstawała piscołecka, gwizdek, na którym najprostsze tony można było wygrywać. Zagram teraz starą pieśń pasterską Frydmańskiego Bace, którą mnie uczył stary legionista Paweł Gud Mostowy z Wańkowek z Poronina. Się uhasi, zim tańcu napiju. Niech ze się uhasi, zim tańcu napiju. Wybacał stare, nie z młodą zował mi. Ja si mi bacał stare, nie z młodą zował mi. Ja si mi bacał velmi stare, nie dozije do jory. Nie budu mi kukuczka kukoć na te moje kosiory. Muzeum Taczańskim jest też staro, no starsowo, ponad 200-letnio fujara ze zbioru dębowskich, pochodząca z Białego Dunajca, z trzema otworami u dołu, zakończono ozdobnie w 9 płaszczyzn i przyozdobiono ornamentem roślinnym. Jeszcze do niedawna na instrumentach pasterskich grali wyłącznie mężczyźni i młodzi chłopcy. Współcześnie coraz częściej sięgają po nie dziewczęta. Gra na tych starodawnych instrumentach wzbogaca czasem posiady poświęcone dawnej kulturze Podhala. Wyjdą
W aerofonach stroikowych źródłem dźwięku jest stroik. Ten typ instrumentów dętych reprezentuje podhalańską kozę. W Muzeum Taczańskim mamy parę egzemplarzy dudów z XIX wieku. Wśród nich te zakupione przed 1909 rokiem do kolekcji dębowskich dudy Stanisława Budza-Mroza z Murzasichla. Dudy to instrument o bardzo dawnym rodowodzie. W Europie znane od 2000 lat. W czasach staropolskich używano ich w kręgach dworskich, kościelnych i wojskowych, a dudziarze postrzegani byli jako mający kontakt z mocami nadprzyrodzonymi. Za czasów króla Stefana Batorego płacili nawet podatki. W XIX wieku zasięg muzyki dudziarskiej ograniczył się do stanu chłopskiego, by w końcu tegoż wieku wzbudzić zainteresowanie panów z miasta jako typowy instrument góralski. Równocześnie z wiejskich wesel i potańcówek wypierały je już kapele skrzypcowe. Najdłużej przetrwały jako instrument pasterzy. To też nie dziwi fakt, że za ostatniego dudziarza podhalańskiego został uznany baca z Doliny Małej Łąki Stanisław Budz-Mróz. Widzimy go często na dawnych obrazach, fotografiach i kartkach pocztowych, bo swoją wirtuozerską grą, oryginalną posturą i egzotycznym instrumentem wzbudzał ogromne zainteresowanie i podziw letników bywających w modnym Zakopanem, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Od niego uczył się tajników gry i budowy kozy Józef Galica Baca z Olczy, który następnie był wzorem dla współczesnego, wybitnego budowniczego kozy podhalańskiej Tomasza Skupnia z zakopiańskich Kuźnic. Ten ostatni udoskonalił podhalańskie dudy, ujednolicił strój i wykonał kilkadziesiąt instrumentów służących dziś młodym podhalanom. Dzięki temu nieżyjącemu już dudziarzowi koza przeżywa renesans, ale już tylko na estradzie. Sami górale, no, jakiej muzyki najczęściej słuchają? Góralskiej, ale skrzypcowej, nie? A na kozie, no to mało kto gra, mało kto tej muzyki słucha. Jest małe zapotrzebowanie, no bo chyba nie byliście na takim weselu, co by dudy grały, nie? Co by koza grała. No jeszcze nie było, ja pewnie też nie byłem na takim weselu, a dawniej takie wesela były. No dziś to jest trochę inaczej, bo ta muzyka się teraz zmieszała. Gra się nie ino, górale grają nie ino swoją muzykę podhalańską, ale i grają cygańską, węgierską, rumuńską, słowacką, choć jaką, nie? A taką tradycyjną właśnie muzykę, no już trochę pomału zanika. Dudziarze przygrywali do tańca góralskiego nie tylko na hali. Zwłaszcza w Miesopuście, kiedy odbywały się wesela, pruczki i inne posiady przy muzyce, w ciasnej izbie tancerz musiał na małej przestrzeni wykazać swoją gibkość, świarność i niespożytą energię przed swoją wybranką. Po zaintonowaniu swojej ulubionej melodii puszczał się o zwodnym dookoła, przechodząc potem w krzesane i drobne. Dziewczyna z pewnej odległości bockuje, a jej ruchy są odpowiedzią na figury taneczne chłopca. Te ptakom podobne zaloty wieńczy taniec zielony, obroty pary w obie strony. Koza była ulubionym instrumentem nie ino pasterzy, baców, juhasów, ale też i zbójników, kiedy wyrusali na wyprawy z towarzyszami na uherską stronę. Przewoźnie brali ze sobą koziorza, w której im w drodze i porabunku
do zabawy przygrywał. Ujek, powiedzcie, co w tej kozie gro? W kozie grają treści. To są, czyli stroiki. W kozie są dokładnie 4 stroiki. Patrzcie, takie 3 malutkie są w przebierce. A jeden basowy, jedna basowa treść albo stroik jest w bąku. Bąk to jest taki jakby bas, takie nasze basy. Bąk jest w takiej długiej rurze, po to, co wygrał nam dźwięki niskie. Zaś te drobne treści, malutkie, grają wysoko. To też są małe i są w króciutkiej przebierce. Je trzeba zamontować w kanałach w odpowiedniej kolejności, żeby dobrze grały. No. Te wszystkie treści idą do głowy kozy albo kozicy, nie? Widzicie, nadmuchamy, patrzcie, koza ma zbiornik powietrza zrobiony ze skóry. To jest skóra kozia. Ma zbiornik powietrza, duchac, którym napełniamy zbiornik powietrza, tak? Bąk i przebierkę. To jest zrobione? Zbiornik powietrza jest zrobiony z prawdziwej koziej skóry. Mam tu taką skórę, która jeszcze nie gro, ale właśnie jest, popatrzcie się, to jest, dotknijcie, to jest skóra jeszcze z włosami lekko wyszczyżonymi. Włos kozy musi być porządnie ostrzyżony, żeby te włosy nie leciały nam do treści i nie rozstrajały tej kozy. Dlatego musi być to wszystko wyszczyżone i ładnie, dobrze zaimpregnowane. Potem koza musi mieć zawiązany zadek na supeł, żeby to pejcze nie uciekało, nie? No i potem trzeba ją wywrócić włosem do góry i temu ten włos potem jest niewidoczny, tak jak tutaj, nie? Jak ją pomału wywrócimy do góry nogami, to możemy właśnie zamontować przebierkę, duchac i bąka. Przebierka to najważniejszy element tego instrumentu. Trzeba ją bardzo precyzyjnie wykonać, przewiertać dokładnie otwory, tak żeby wszystkie dźwięki razem stroiły. Pierwsze, kawałek drzewa śliwkowego trzeba równo przewiertać 3 kanały. Widzicie? Na wylot. Potem z góry nawiertamy ile dziurek? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dziur. Tak. A jeden kanał pozostaje wolny. Przebierkę, jak już mamy nawierconą, trzeba dokładnie wymodelować, żeby
dudziarz grający mógł wygodnie kłaść na niej palce i się nie mylić. Robimy to właśnie tak. A z czego robi się treści? Treści, czyli stroiki, robi się z trzciny. Tradycyjnie robi się z trzciny. Na początku musimy wybrać najtwardszą trzcinę, sprawdzając palcami, czy nie będzie pękała. Jak wybierzemy odpowiednią trzcinę, ucinamy ją na odpowiednią długość i nożykiem rozcinamy języczek treści z jednej i z drugiej strony, tak żeby swobodnie mógł drgać. Języczek trzeba będzie też scyklinować na odpowiednią grubość, ponieważ jak będzie za twardy, to nam w ogóle nie zagra, a za miękki wyda nieodpowiedni dźwięk. Dlatego musi być ścieniony. Taka gotowa już treść, która będzie miała odpowiednią grubość i giętkość, już właściwie może grać. No, a teraz, żeby nadać jej jeszcze odpowiedni ton, to musi być przedłużona przez przebierkę. Dlatego musi być zamontowana w kanale. I właściwie sama przebierka może też zagrać. Popatrzcie. No, mogę tylko tyle zagrać, bo nie mam więcej powietrza. A jak mam powietrze w zbiorniku, to wtedy mam nagromadzone i mogę grać nawet pół godziny. Kłaza, dudy płathalańskie, instrument stary, o którym wspominali i Głoszyński, i Wincenty Pol, i Staszyc ze Górole Tatrowi na takich dudkach grywają. Gęśle podhalańskie należą do grupy hordofonów, instrumentów, których dźwięk jest wydobywany za pomocą pocierania smyckiem. Złobcoki są złobione w jednym kawałku drewna, wraz z szyjką i główką cały korpus. Na spód nałożono deka z wyciętymi otworami, głośnicami. Nad dygą przebiegają struny zamocowane w strunicy i oparte na podstawku, zaś w środku znajduje się dusa. Złupcoki są pokrewne ze
starymi instrumentami średniowiecznymi, gęślami, które w całej Polsce i w całej Europie były znane. One mają swoje lokalne odmiany, lokalne nazwy, ale nasze podhalańskie gęśle nazywają się złopcoki. Druga nazwa to łoptowka, od oktawy, bo ta rozpiętość dźwięków jest dosyć ograniczona i choć podobne do skrzypiec, ale się trzyma w gości, łopie roślinę na piersi i tak prosto z serca te nuty wychodzą. Na złopcokach grywał Jan Krzeptowski Sawała. Walory podhalańskich gęśli docenił Andrzej Knapczyk-Duch, jeden z najwybitniejszych muzykantów góralskich grywających na tym instrumencie. Wykształcony nauczyciel i patriota, był wielkim nowatorem muzyki podhalańskiej. Układał nowe teksty śpiewek, nuty balladowe, najczęściej w nietypowych dla dawnej góralszczyzny tonacjach molowych. A na złupcokach z przytwierdzonym podbródkiem grywał również w pozycjach. Jego gęśle zbójeckie były również niezwykłe. Zbudowane w końcu XVII wieku przez słynnego ówcześnie lutnika Sobrzynia z Maruszyny. Przekazane na przechowanie do rodziny duchów przez ostatniego zakopiańskiego zbójnika Wojtka Mateję. Po konserwacji w Wiedniu służyły Jędrusiowi Knapczykowi jako instrument koncertowy. Drobiono jeszcze do nich dwoje gęśli i basy, a muzyka duchów w pierwszej połowie XX wieku wzbudzała wielkie zainteresowanie w całej Polsce, zapewne również dzięki swoim oryginalnym instrumentom. Chociaż po wojnie kilka razy jeszcze ponawiano próby tworzenia kapel ze złupcoków i basów, ich prezentacje ograniczyły się do sceny. Na weselach, chrzcinach i muzykach, góralskich potańcówkach ich miejsce na stałe zajęły głośniejsze skrzypce. Po złupcokach pozostał jednak sposób trzymania tego instrumentu w lewej gości bez przyciskania brodą z oparciem na piersi i nazwa tego instrumentu gęśle, którą górale używają dziś na skrzypce. Jednym z najstarszych instrumentów
góralskich są zupcoki. Zupcoki to taki jakby pierwowzór skrzypiec, czyli gęśli. Wykonane są z jednego kawałka drzewa. Temu też nazywają się zupcoki, bo są złobione, tak jak złup. Widzicie? Z jednego kawałka drzewa jaworowego. Górole, górole, góralsko muzyka. Cały świat łobędzie z nima takiej nika. Góralską muzykę taneczną albo się rozumie i odczuwa tajemnym jakimś instynktem rasy, wówczas kocha się ją, tęsknie do jej tętniącego uniesieniem życia, utajnionego w chropowatej, prostokątnej, w kamieniu jakby wykutej formie. Albo się jej nie rozumie, wówczas nie ma mowy nawet o obojętności, o pobłażliwym braniu pod uwagę jej sui generis wartości, jak każdego innego objawu ludowej sztuki. Wówczas jej się nie znosi, uważa się ją za brzydką par excellence, za natrętne, obrażające cywilizowane uszy i nerwy barbarzyństwo, za cokolwiek zresztą, co stanowi odwrotny biegun normalnych naszych pojęć o pięknie muzycznym.